Za Marią, która mówi, niech mi się stanie posłuszna klęka, oto ja służebnica, czy za Ewą, która prowokuje, daje to Adamowi, a on potem przed Bogiem się tłumaczy. Trudno ona mi dała. Wrażliwy Adam, każdy ma pięta Achillesa, jest Ewa. Takie są zadania kobiety. Ratować świat, ludzkość od piekła. Od piekła. I taka jest możność w każdej kobiecie. Ona może stać się świętą. Jest mnóstwo świętych kobiet, świętych dziewic, świętych matek, świętych zakonnic. Ja miałam szansę w Ravensbrück, to są takie wojna, to są sytuacje stresowe, które poliferują, to można teraz rozpoznać, sprawdzające. Sprawdziłam to, czego przed wojną nie wiedziałam. Sprawdziłam, że jest, co może być nieludzka kobiecość i nieludzka męskość. I tu w Polsce mamy objawy nieludzkiej kobiecości. Feministe, które gardują za tym, żeby było in vitro, żeby była produkcja komórki 486, że prawo aborcji obejmowało nie tylko chore dzieci, ale w ogóle dzieci. Taka jest prawda. I teraz, proszę Państwa, los dziecka całkowicie wydany kobiecie. Jak była dyskusja w Sejmie, bo na szczęście Sejm Polski nie przegłosował aborcji, była narzucona ta ustawa. Natomiast usiłował i przegłosował potem poprawkę, która się udała nie do końca, bo jednak są te trzy wyjątki, że wolno zabić dziecko, ale jednak obronione dziecko, nie wolno dziecka zabić. Więc w tej chwili w Polsce sytuacja jest taka, że wciąż te dwie postawy za życiem i za śmiercią ze sobą walczą. I to się dzieje w kobiecie. No to co robić? W stanie wojennym przyjechała do Jana Pawła, do jego prywatnej kaplicy, delegacja ludzi Solidarności Gdańska, zapytałem, co teraz robić. I on im dał taką odpowiedź, którą ja właśnie mówię wszystkim kobietom, w ogóle ludziom, ale przede wszystkim kobiecie mówię, bo on powiedział tak, niechaj każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, to naród stanie się lepszy. Ta kobieta, która ma te dwa bieguny, ciągnie ją, tu diabeł, tu anioł, zwiększaj sumę dobra w sobie. Bliżaj się do wzorca Marii. I stąd ostatni dokument dla kobiet, który napisał Jan Paweł II, to jest, proszę Państwa, Redemptoris Mater, Matka Zbawiciela. Matka Boska jako wzorzec. I na tym Pani Kutawska kończy. Amen. Godzina piąta. Ale dokumenty trzeba poznać i czytać. Jak ksiądz biskup Stefanek, członek Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, bo oprócz małżeństw to w tej komisji są, jest pięciu biskupów po jednym do jednego kontynentu. My z mężem byliśmy członkami Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Ona powstała, Ojciec Święty ustanowił to w dniu zamachu dwa miejsca. Instytut Teologii Rodziny, taki sam jak w Krakowie, ustanowił w Rzymie. Ja z początku tam pracowałam, a drugie Rada Rodziny składająca się z małżeństw. Otóż jak biskup Stefanek dziękował za list do rodzin, bo Ojciec Święty napisał jeszcze list do rodzin, już nie do samych kobiet, to Ojciec Święty przerwał oklaski, ja usiłowałam wam przerwać też. I powiedział, nie dziękujcie, nie klaskajcie, ale czytajcie, czytajcie, kochani Państwo, wszystkie dokumenty zarówno Karola Wojtyły, jak Jana Pawła II. Idę stąd.